Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi to was Kurko na Esur. Dzisiaj nie jestem na tle mojej kawiarni, w której pracuję, ponieważ wiatr, który możecie zauważyć prawdopodobnie w tle, jest na tyle mocny, że uniemożliwia to rozstawienie stolików w taki sposób, żeby one nie chciały sobie samoczynnie odejść od tej kawiarni. Także mam dzisiaj przy sobie kawę w wielkim kuble i to, że ona jest w kubku, będzie też do pewnego stopnia korespondowało z tym, o czym będzie dzisiaj trochę mowa, ponieważ taka nowożytna historia kawy to jest właśnie przechodzenie kawy od tak jakby trunku, który jest spożywany przez szlachtę, pod strzechy do trunku, który jest spożywany przez wszystkich wszędzie na świecie, niezależnie od statusu społecznego, niezależnie od ilości pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Zacząłem w poprzednim odcinku motyw na temat sieci kawiarni Starbucks i o tym na pewno też się tutaj pojawi, ponieważ jak dowiadujemy się nawet w Atlasie kawy Jamesa Hoffmana, takiej oto wspaniałej, pięknej książce, dosyć grubej, dosyć obszernej, która w bardzo fajny sposób, z dużą ilością ilustracji i różnych naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnych i wnikliwych tematów, porusza niesamowitą ilość tematów od tego, w jaki sposób kawa jest uprawiana, co to jest kawa, z czym to się je, jak ona jest zbierana, jakie są certyfikaty, jaka jest też historia przy okazji kawy i dowiadujemy się z tego rozdziału, powiedzmy podrozdziału na temat nowożytnej historii kawy właśnie od Jamesa Hoffmana, że nie da się mówić o nowożytnej historii kawy, nie wspominając o marce Starbucks, więc na pewno o tej marce się tutaj też pojawi. Ale zanim przejdziemy do Starbucksa, czyli 1971 roku, kiedy ta firma została założona, trzeba się jeszcze cofnąć o jakieś 100 lat, do około właśnie lat 70., ale 19., a nie 20. wieku. Ja już wspominałem w poprzednim filmie o jednej rzeczy, która się stała jeszcze 100 lat wcześniej, czyli o Boston Tea Party. I oczywiście tam popełniłem pewien błąd, ponieważ Boston Tea Party to nie była oczywiście żadna partia polityczna, tylko to było po prostu nazwa wydarzenia, które wydarzyło się za sprawą takich normalnych, szarych ludzi, powiedzmy, którzy zrobili tak jakby powstanie i ruszyli dosyć mocno, sprzeciwiając się opresji, tak jakby, Imperium Brytyjskiego, które dla wszystkich swoich kolonii, a przecież Ameryka była wtedy tak jakby kolonią na dobrą sprawę Wielkiej Brytanii, chciała wprowadzić podatki o równej wysokości i to się Amerykanom bardzo, ale to bardzo nie spodobało. Więc wiemy już, że pod koniec XVIII wieku faktycznie kawa staje się do pewnego stopnia w taki przewrotny sposób, ale staje się jednak takim trunkiem, powiedzmy, trochę patriotycznym w Stanach Zjednoczonych. I ten element tej patriotyczności i tego, jak bardzo ważna kawa jest dla Amerykanów, no ciągnie się praktycznie do dzisiaj. Ale właśnie, skaczemy o 100 lat do przodu, mamy drugą połowę XIX wieku i mamy coś, co można na dobrą sprawę teraz z naszej perspektywy nazwać pierwszą falą kawy. I fale kawy to jest w ogóle taka ciekawa sprawa, ponieważ w ogóle takie pojęcie jak fale kawy zostało przedstawione światu w 2002 roku, trochę przez przypadek w jednym artykule, w jednym z czasopism na temat kawy, o którym też będę za jakiś czas mówił przy okazji trzeciej fali kawy. Ale w taki sposób teraz my z perspektywy czasu dzielimy sobie i widzimy, powiedzmy, podział na to, w jaki sposób kawa w tej historii już nowożytnej się w świecie gruntowała i w jaki sposób się rozwijała. Więc mamy tak jakby trzy takie główne fale, czy takie główne nurty, powiedzmy, ponieważ ta popularność kawy do pewnego stopnia wraca jak taka fala i te fale zaczynają mieć, powiedzmy, troszeczkę inny wydźwięk, troszeczkę inny wymiar za każdym razem, jak powracają. Te trzy fale kawy można tak w bardzo, ale to bardzo prosty sposób, bardzo, bardzo dużym uproszczeniem podzielić w taki sposób, że pierwsza fala kawy to jest w ogóle rosnąca popularność kawy i przechodzenie kawy ze statusu takiego szlacheckiego do statusu takiego powiedzmy plebejskiego, w cudzysłowie, nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale w taki sposób, że zwykły człowiek mógł też tej kawy zaznać i tej wspaniałości, jaką jest kawa. I kawa zeszła pod strzechy, powiedzmy. I to jest okres schodzenia kawy pod strzechy, to jest właśnie pierwsza fala kawy. Drugą falę można skategoryzować w taki sposób, że to jest pojawienie się przyjemności z picia kawy i trochę dorobienie takiej otoczki, trochę dorobienie klimatu i jakiegoś takiego przeżycia, takiego experience'u, powiedzmy, z tego, że się w ogóle kawę pije, a nie tylko tego, że jest to po prostu czarny trunek, który ma kopać. No i trzecia fala kawy, której my jesteśmy do pewnego stopnia świadkami,
trzecia fala kawy to jest skupienie się na kawie w taki sposób, jak skupia się na warzywach, jak skupia się na składnikach kulinarnych. Podejście takie kraftowe, trochę rzemieślnicze, trochę takie bardziej skupiające się na wysokiej jakości właśnie kawy. To taki bardzo, bardzo prosty podział tego, na jakie są trzy fale. Teoretycznie istnieje jeszcze coś takiego jak czwarta fala, ale to też będę dyskutował o tym na końcu. Więc zaczynając od historii tak jakby pierwszej fali właśnie. Pierwsza fala to jest taka, można to nazwać tak, że to jest po prostu picie czarnej kawy. Trochę nieważne skąd, trochę nieważne gdzie ona jest uprawiana, trochę nieważne jaka to jest odmiana, jaki to jest warietal, jaka jest wysokość, jaka jest obróbka, jaka jest wysokość uprawy tej kawy, jaka jest obróbka kawy, w jaki sposób ona jest przyrządzana. Trochę to odchodzi na taki drugi plan i w ogóle nawet nie odchodzi na drugi plan, bo to w tamtych czasach jeszcze po prostu nie funkcjonuje tak naprawdę. To nie istnieją jeszcze takie pojęcia na dobrą sprawę. Ważne jest to, żeby kawa była czarna, żeby kopała i żeby względnie była pod ręką. I to jest takie podejście do kawy właśnie z drugiej połowy XIX wieku, takie jeszcze może nawet i z pierwszej połowy XIX wieku. Mamy potem połowę lat 50. XIX wieku i człowieka, który nazywa się William Bowie. William Bowie to jest człowiek, który patentuje sprzedaż kawy już wypalonej, już zmielonej w metalowych puszkach. I to jest coś, co absolutnie rewolucjonizuje świat kawy, ponieważ kawa, tak jak mówiłem, picie kawy nie jest już dla elit i kawa zaczyna schodzić pod strzechy. I to jest człowiek, który nazywał się właśnie William Bowie, to jest facet, który zrewolucjonizował świat kawy i sprawił, że po prostu kawa podbiła pół świata, ponieważ była łatwo dostępna dzięki temu, łatwiejsza była dystrybucja, ta kawa już była zmielona, ona już była wypalona, więc można ją było też w domu dosyć w łatwy sposób przyrządzić, albo też dostać ją w kawiarni, przyrządzoną też w dosyć łatwy sposób. Na tej fali popularności, tak jakby nowej popularności kawy i pana Williama Bowiego, pojawia się człowiek, który nazywa się James Folger, albo James Folger po polsku, i powstaje właśnie firma Folger's Coffee, czy Folger's Coffee, która w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj jest niesamowicie, ale to niesamowicie znaną marką. W 1872 roku w ogóle powstaje ta marka i kilka lat później wychodzi tak jakby fantastyczne, ale to fantastyczne hasło reklamowe tej marki, czyli The Best Part of Waking Up. Czyli tak jakby, że kawa Folgers to jest najlepszy element porannego wstawania, czy twojej porannej rutyny, czy w ogóle wstawania rano i robienia czegokolwiek. Najlepszym elementem tego jest właśnie wypicie twojej kawy. Kilka lat później, też na fali popularności kawy Folgers, pojawia się taka marka jak Maxwell House. Już nie będę tłumaczył do końca, w jaki sposób sama ta nazwa się stworzyła, jaka jest dokładnie historia tej marki. Ważne jest to, że Maxwell House ma też kolejne fantastyczne, ale to fantastyczne hasło marketingowe. I to hasło marketingowe brzmi Good to the last drop, czyli dobra do ostatniej kropli. I to hasło dobra do ostatniej kropli wydaje mi się, że w marce Maxwell House od 1870 czy 1880 lat do dzisiaj praktycznie funkcjonuje. Rzekomo jest to sentencja wypowiedziana przez prezydenta Roosevelta po wypiciu filiżanki właśnie kawy Maxwell House. Także jak ludzie się o tym dowiedzieli z takim tak jakby wsparciem, mentalnym wsparciem i duchowym wsparciem prezydenta ówczesnego Stanów Zjednoczonych, no to wiadomo, że ta marka oczywiście zaczęła się stawać bardzo, ale to bardzo popularna. Maxwell House miało też taki element dosyć bezprecedensowy, powiedzmy, jak na tamte czasy, i wypompowali chyba 300 tysięcy dolarów, co oczywiście jak na koniec XIX wieku jest niebotyczną po prostu kwotą. To są obrzydliwie ogromne pieniądze. I po wypompowaniu tych niesamowicie obrzydliwych 300 tysięcy dolarów w marketing swojej marki, Maxwell House szybko staje się numerem jeden sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Na tej ciągle rosnącej fali popularności kawy robionej w domu i kawy schodzącej pod strzechy, pojawia się człowiek, który nazywa się Vincent Marotta i jego wynalazek, który nazywa się Mr. Coffee. Mr. Coffee to były takie bardzo, ale to bardzo proste ekspresy przelewowe, ale na dobrą sprawę w tamtych czasach nie istniało jeszcze coś takiego jak ekspres przelewowy. Także pan Marotta swoimi ekspresami Mr. Coffee absolutnie znowu rewolucjonizuje rynek kawy i dokłada swoją cegiełkę do tego, żeby kawa mogła wejść pod strzechy i stać się trunkiem niesamowicie popularnym w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że do końca lat 70. XX wieku pan Marotta sprzedaje 40
30 tysięcy sztuk swojego ekspresu dziennie. Także, no także jest to niesamowicie, ale niesamowicie no popularna marka, niesamowicie dobrze ta marka wszędzie i niesamowicie się przykłada też przy okazji do rozwoju kultury kawowej na świecie. Potem mamy początek XX wieku i rok 1900 dokładnie, kiedy firma Hills Bros, czyli oczywiście dwóch braci o nazwisku Hills, wymyśla tak jakby coś, co nazywa się w naszych czasach pakowaniem próżniowym. Jest to oczywiście następna rzecz, która absolutnie rewolucjonizuje rynek kawy na świecie. Pakowanie próżniowe do 1900 roku nie istniało. I pakowanie próżniowe przy okazji kilka lat później, w 1903 roku, człowiek, który nazywa się Satori Kato, czyli Japończyk, ale amerykańskiego pochodzenia, wymyśla proces dehydracji, czy też jofilizacji, czy też po prostu produkcji kawy rozpuszczalnej. I ta kawa rozpuszczalna to jest tak niesamowicie popularna sprawa. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze, oczywiście sam produkt, tak jakby i sama technologia nie byłaby niczym, jeżeli nie stałaby za tym jakaś wielka i fantastyczna marka. I tą wielką, fantastyczną marką w tym przypadku jest Nescafe. Nam dobrze wszystkim znana marka produkująca i sprzedająca kawę właśnie rozpuszczalną. I fenomen tak jakby kawy rozpuszczalnej i marki Nescafe jest na tyle ogromny, że właśnie Nescafe było tą marką, która dostarczała amerykańskim żołnierzom na pierwszą i drugą wojnę światową kawę w ich racjach żywnościowych. Nescafe na dobrą sprawę przejmuje praktycznie większość kawy instant na całym świecie i do końca lat 70. XX wieku praktycznie 1/3 produkcji w ogóle i sprzedaży w ogóle jakiejkolwiek kawy w Stanach Zjednoczonych to jest właśnie Nescafe i ich kawa rozpuszczalna. Także widać, jak niesamowicie, ale niesamowicie mocno i prężnie ten rynek się rozwija i jak bardzo to wszystko nabiera tempa, kiedy kawa jest dostępna tak jakby dla przeciętnego konsumenta. I to na dobrą sprawę, powiedzmy, ten początek, powiedzmy, lat 70. XX wieku można do pewnego stopnia uznawać za koniec właśnie pierwszej fali kawy. Ponieważ kawa, która była wtedy produkowana, po prostu nie była specjalnie wysokiej jakości i mimo, że tak jakby kawa taka pod strzechami, taka dostępna dla przeciętnego konsumenta, to jest w ogóle w tamtym czasie coś ciągle dosyć nowego, to pojawia się w Stanach Zjednoczonych taki typ człowieka jak foodie, czyli człowiek na troszeczkę lepszym pułapie pieniężnym, z troszeczkę lepszym budżetem na życie, który zaczyna być bardziej zainteresowany nie w jedzeniu i nie piciu różnych rzeczy, trunków, napojów i potraw tylko po to, żeby je konsumować, ale po to też, żeby ich jakość była dosyć wysoka. I niestety, ale właśnie taki amerykański foodie i trochę takie rosnące zapotrzebowanie na jednak podbicie jakości produktu i jakości kawy sprawia, że ta pierwsza fala się kończy i możemy do pewnego stopnia zacząć mówić o czymś, co można nazwać właśnie drugą falą kawy. Druga fala kawy właśnie wzięła się z tego, że kawa pierwszofalowa była, powiedzmy, do pewnego stopnia niskiej jakości. Konsument po prostu nie chciał konsumować takich dużych ilości kawy właśnie niskiej jakości. Ponieważ ludzie chcą pić coś ciekawszego, ludzie chcą, żeby kawa była do pewnego stopnia doświadczeniem, a nie tylko czarnym napojem, który w siebie wlewają. Zaczynają się pojawiać powoli takie pojęcia jak origin i roast style, czyli właśnie to skąd kawa pochodzi i to w jaki sposób została wypalona, czyli do pewnego stopnia pojawiają się podwaliny tego, co my dzisiaj nazywamy kawą specialty. No i przy okazji zaczynają się pojawiać takie pojęcie jak kawa espresso, jak kawa latte, jak urządzenia takie jak na przykład French press, które zaczynają bardzo mocno zyskiwać na popularności w tamtych czasach. Także tworzą się podwaliny pod markę, która musi zrewolucjonizować świat na nowo. I tą marką, która rewolucjonizuje świat na nowo, może już jeszcze nie na samym początku lat 70., kiedy została tak jakby stworzona i wprowadzona, ale tą marką właśnie jest Starbucks. Ponieważ pojawiają się na rynku takie rzeczy jak espresso, jak latte, jak drinki na bazie kawy, ludzie zaczynają interesować się pochodzeniem kawy i takimi podstawowymi rzeczami, jak na przykład stopień palenia właśnie. Zbiera się taka mała grupka ludzi, którzy są pełni pasji do palenia kawy, do świeżości tej kawy i do utrzymywania wysokich standardów. No wysokich standardów jak na tamte czasy, ponieważ no 71 rok to jest prawie 50 lat temu. Więc jak na tamte czasy to były wysokie standardy i zbiera się taka grupka pasjonatów, którzy tworzą markę Starbucks. Z nich wszystkich najważniejszym, powiedzmy, i takim naprawdę godnym wyszczególnienia jest człowiek, który nazywa się Howard Schultz. I on zostaje na początku lat 70. zatrudniony jako spec do spraw marketingu Starbucksa, ale to jest człowiek, który filozoficznie nie zgadza się
filozoficznie nie zgadza się z założycielami tej marki i z marki Starbucks dosyć szybko po kilku latach odchodzi. Kwestia tego niedogadywania się między nimi była taka, że on chciał wprowadzić do kawiarni kawę, która jest parzona faktycznie na miejscu i te drinki, które są robione faktycznie na miejscu. Co w jakiś sam sposób z początkami Starbucksa i z początkowym zamysłem jego twórców się do końca nie zgadzało. Także pan Schulz ze Starbucksa odchodzi i tak jakby na złość Starbucksowi zakłada własną sieć kawiarni. Ta sieć kawiarni odnosi na tyle duży sukces, że po kilku latach, czy po kilkunastu latach pan Schulz wraca i za chyba 3,8 miliona dolarów, co jest wtedy zawrotną jak najbardziej sumą, wykupuje całego Starbucksa w 1987 roku i zaczyna faktycznie wprowadzać swoją filozofię, powiedzmy swoje podejście do robienia kawy. To jak bardzo udaną marką i jak bardzo duży sukces ta marka odniosła, możemy sami zaobserwować, ponieważ widzimy pewnie jak bardzo dużo w każdej większej miejscowości w Polsce jest Starbucksów. Celem w ogóle, jaki sobie założyli, to było założenie 2000 kawiarni do 2000 roku i ten cel został osiągnięty już w połowie lat 90. Także do 2000 roku było chyba ponad 3000 kawiarni Starbucks, natomiast w tym momencie, w 2019 roku, czy nawet troszeczkę wcześniej niż w 2019, bo mam statystyki, które nie są najświeższe, ale w naszych czasach jest tych kawiarni ponad 20 tysięcy w ponad 50 krajach na świecie. Także sukces tej marki jest absolutnie niezaprzeczalny po prostu. Jest taki człowiek, który nazywał się Nick Moers i Nick Moers w artykule dla przewodnika Michelin napisał o firmie Starbucks takie słowa, że wiedzieli, że Amerykanie piją kawę i chcą ją pić i znaleźli sposób, jak na tym zarobić. I to są takie słowa, które naprawdę bardzo dobrze opisują markę Starbucks. To są ludzie, którzy wiedzieli, w jaki sposób zarobić na rynku kawowym. Jednocześnie do tego 2000 roku, który sobie Starbucks założył, powstaje w Polsce taka sieć jak Coffee Heaven, która teraz nazywa się Costa i już jest wykupiona przez Costę. Ale ja jeszcze przeprowadzając się do Wrocławia na studia pamiętam, że coś takiego faktycznie istniało jak Coffee Heaven. Nie była to strasznie zła kawa, ale jakoś fantastyczna też nie była. Natomiast absolutnie takie próby zrewolucjonizowania rynku kawy w Polsce także istniały, ale to prawdopodobnie jest też materiał na osobny film, ponieważ o tym też trochę trzeba będzie pogadać. I o tym w ogóle, w jaki sposób działają różne firmy, które zajmują się określaniem jakości kawy. Ale to pewnie w takiej bardzo, bardzo nowożytnej historii. Jeszcze jakiś trzeci odcinek pewnie na ten temat zrobię. Można się też troszeczkę kłócić do pewnego stopnia, czy marka Starbucks to jest taka właśnie marka, której powinniśmy się wszyscy kłaniać i wszyscy powinniśmy dziękować, ponieważ trochę jest tą marką z tak jakby tą kontrowersyjnością i kontrowersjogennością tej marki. Jest to trochę jak z Conorem McGregorem do pewnego stopnia i trochę jak z Harrym Potterem do pewnego stopnia. To są takie dwa moje skojarzenia, które są, ponieważ no można się kłócić, że to nie są produkty, o ile człowiek też może być produktem, które są jakoś specjalnie wysokiej jakości, ale o ile Harry Potter nie jest jakąś fantastycznie wybitną książką i o ile Conor McGregor jest człowiekiem, który jest bardzo dobrym fighterem, ale robi wokół siebie teraz niesamowicie dużo szumu, trochę właśnie na pokaz, to nie można mu odmówić tego, że w ogromny sposób przyczynił się do popularyzacji sportu, jakim jest MMA. I tak samo Harry Potter, cała seria książek Harry Potter przyczyniła się niesamowicie do popularyzacji czytania książek wśród młodzieży. I w taki sam sposób właśnie Starbucks, będąc w tym momencie już ogromną korporacją i robiąc różne takie śliskie moralnie rzeczy, które robią wielkie korporacje, wprowadzając różne podatki, których nie powinni wprowadzać w modyfikując kawy genetycznie po to, żeby one rosły szybciej, nie mając żadnego szacunku tak jakby i żadnego skupienia na jakości tej kawy, ponieważ kawa, żeby była dobra, musi jednak rosnąć dosyć powoli. To ze wszystkimi swoimi takimi wielkokorporacyjnymi wadami Starbucks niestety albo stety przyczynił się do popularyzacji kawy na świecie w ogromny sposób i przyczynił się do popularyzacji takiej kultury kawiarnia nowej na świecie też w ogromny sposób, więc do pewnego stopnia musimy nie tyle dziękować Starbucksowi, co
jednak uznawać to, że no zrobili kawał dobrej roboty w tym kierunku i teraz my możemy na tym kawale wielkiej roboty, na tym wielkim kawale dobrej roboty możemy kapitalizować i możemy rozwijać swoje małe gałęzie kawy, która jest jednak bardzo, bardzo wysokiej jakości i trzymać tą wysoką jakość w kawiarniach. Jakoś móc te kawiarnie jednak utrzymywać, ponieważ 20 lat temu utrzymywanie kawiarni o bardzo wysokiej jakości nie byłoby do pewnego stopnia możliwe, na pewno nie w Polsce. Także mamy tego powiedzmy nieszczęsnego Starbucksa i rosnącą popularność różnych drinków kawowych na świecie. I to jest właśnie taka... Teoretycznie Starbucks zaczynał jako firma, która była bardzo skupiona na jakości kawy i na jakości tego produktu, który sprzedawali. I trochę to się rozmyło do pewnego stopnia, ponieważ w tym momencie wiemy, że to nie jest kawa, która jest skupiona na wysokiej jakości. Ich standardy nie są jakoś specjalnie wyśrubowane. I to jest w ogóle krytyka, którą można powiedzieć na temat całej drugiej fali kawy, że ona troszeczkę tak jakby zagubiła się sama w sobie i troszeczkę zaprzepaściła swój potencjał. Przestali się w którymś momencie ci ludzie skupiać na jakości kawy, a zaczęli się bardzo, ale to bardzo mocno skupiać na aspekcie takim społecznym, takim kawiarnialnym właśnie sprzedaży kawy. Do pewnego stopnia to jest oczywiście dobre, ponieważ wtedy przychodzi trzecia fala kawy. I tak jak mówiłem, samo pojęcie trzeciej fali kawy zaczyna się gdzieś tam przewijać w około 2002 roku, w artykule Trish Rotgeb z The Wrecking Ball Coffee Roasters i samo słowo fala zostaje tam w ogóle użyte pierwszy raz. Według niej cała istota tak jakby trzeciej fali kawy to jest zainteresowanie smakiem kawy samej w sobie, czyli czarnej, czyli bez dodanego cukru, bez dodanego mleka i innych różnych zabarwiaczy powiedzmy, z naciskiem transparentność sprzedaży tej kawy. Pojawiają się takie marki jak Intelligentsia, jak Stumptown i jak Counterculture, które teraz są nazywane The Big Three, tak jakby tą wielką trójcą kawiarni w Stanach Zjednoczonych, które zrobiły niesamowitą, ogromną robotę i rewolucyjną robotę w dziedzinie wchodzenia w głąb tematu kawy. Skąd są kawy, jakie są warietale, jakie są zmiany botaniczne, jaka jest wysokość upraw kawy i z czym to się wiąże, jaki jest terroir uprawy kawy, jakie są smaki i aromaty, które można z kawy wydobywać, gdzie są obrabiane, w jaki sposób są obrabiane, jak są palone, jak długo są palone, jak zbudowane są piece do palenia kawy, jak ich używać, jaka jest długość parzenia kawy, czym się jest parzona, w jaki sposób dobrze mielić kawę, jaka jest budowa młynków, jaka jest chemia wody, co to jest TDS, czyli Total Dissolved Solids, jaki jest uzysk sparzenia kawy, jakie jest pienienie mleka, jaki jest rozpad laktozy, jak tworzy się tekstury mleka, jak robi się latte art, jaka jest kompozycja mleka z kawą i drinków na bazie kawy, czyli takim słowem kluczem powiedzmy tutaj jest troska. Troska o to, żeby na każdym kroku, tak jakby od zasadzenia kawy, a nawet jeszcze przed zasadzeniem kawy, żeby trzymać bardzo, ale to bardzo wysoką jakość i trzymać pieczę nad pilnowaniem, żeby każdy krok właśnie od produkcji kawy po wylądowanie tej kawy w naszych filiżankach był trzymany w pewnych standardach i trzymany w pewnym jednak pojęciu wysokiej jakości tej kawy. O tym będę mówił też trochę więcej na temat samego rynku specialty i tego, w jaki sposób jest kawa uprawiana, jak jest obrabiana, jak jest zbierana też przy okazji, to też jest dosyć ważna sprawa. Na pewno to się znajdzie w jakimś innym odcinku, bo to też jest dosyć duży temat, dosyć szeroki. Co to w ogóle jest jakość kawy i co to w ogóle jest dobra kawa? Ale warto wiedzieć, że właśnie coś takiego istnieje i rozwój kawiarni, rozwój tak jakby rynku kawiarni, które skupiają się na jakości kawy i sprzedawanie ziaren świeżo palonych. To też jest bardzo duży element właśnie trzeciej fali kawy. To, że na kawach jest napisana data palenia, to, że na kawach jest napisana skąd ta kawa pochodzi, nawet do tego stopnia dokładnie, żeby opisać z jakiej plantacji ona pochodzi, z jakiej stacji obróbki, na jakiej wysokości była obrabiana, na jakiej wysokości była hodowana, czy też uprawiana. I tak dalej. To są niesamowicie ważne sprawy, które przekładają się potem na jakość tego, co mamy potem w filiżance. I opisują właśnie taki cały rynek kawy specialty i rynek trzeciej fali kawy. Do pewnego stopnia można nawet teraz powiedzieć, że trzecia fala kawy to już jest coś, co jest passé. Teraz mamy coś, co się nazywa czwartą falą kawy. Ale wielu specjalistów z trzeciej fali kawy spytani na temat tego, co to jest czwarta fala, troszeczkę kręcą nosem i troszeczkę tak mówią, że trochę trudno nam jest powiedzieć w ogóle,
ogóle czym była trzecia fala kawy, a wy się nas pytacie, co to jest czwarta fala kawy. Ale do pewnego stopnia według mnie można to trochę wytłumaczyć w taki sposób, że to jest skupienie się na niezależnym biznesie kawowym. Na małych kawiarniach, które sprzedają kawę bardzo wysokiej jakości, które szkolą swoją załogę, które trzymają właśnie pieczę nad każdym krokiem przygotowania kawy, żeby kawa w filiżance była bardzo wysokiej jakości. Odejście, powiedzmy, takie odejście od wielkich korporacji, odejście od dużych firm, odejście od jakiejś takiej wielkiej produkcji na masową skalę. Rynek kaw skupionych bardzo mocno na specialty, ale też i no właśnie ten, który wprowadza trochę dużo kontrowersji, bo skupienie się na kawach specialty jest do pewnego stopnia też uważane za straszne hipsterstwo, za straszną hipsteriadę i za coś, co dla takiego normalnego konsumenta jest po prostu niepotrzebne, ponieważ no, dużo ludzi znowu wraca tak jakby do tego starego podejścia, podejścia na temat picia kawy i jest przyzwyczajonych do starego podejścia na temat picia kawy, że to ma być czarny trunek smolisty, który ma kopać po prostu. Ma dawać nam energię, ma dawać nam tego kopa kofeinowego, a spuszczanie się nad każdym najdrobniejszym elementem tego przygotowania kawy jest zupełnie bez sensu, jest czymś dla snobów, jest czymś, co za co nie warto po prostu wydawać pieniędzy. Ja będę się starał Was przekonać, że to jednak do końca w taki sposób nie działa, ale tak jak mówiłem, to w następnym odcinku. Można też do pewnego stopnia powiedzieć, że właśnie ta czwarta fala kawy to jest taki właśnie rozwój małych kawiarni, rozwój zjawiska też home barista, ludzi, którzy parzą w domu kawę i interesują się kawą do tego stopnia, że próbują dorównać jakością kawy parzonej w domu do jakości kawy parzonej w bardzo dobrych kawiarniach. Ale też rozwój dostępności ziaren, rozwój tego, że jest różnorodność fajnych kawiarni przygotowujących różne kawy z różnych palarni. W ogóle to, że jest bardzo dużo różnych palarni, które powstają w Polsce. Palarni, które robią kawę bardzo, bardzo wysokiej jakości, ale też i coś, co się nazywa roast to order, czyli tak jakby to, że można praktycznie zamówić z niektórych palarni kawę, która będzie wypalona specjalnie dla Was i specjalnie pod Wasz profil tego, jak bardzo mocno chcecie, żeby ta kawa była wypalona. To jest też taki element jak to, że widzimy w ciągu ostatnich kilku lat niesamowitą, ale to niesamowitą mnogość nowych sprzętów kawowych, które pojawiają się na świecie. I to jest takie zmieszanie, powiedzmy, ze sobą właśnie tej pierwszej fali kawy, która rewolucjonizowała przygotowanie kawy, wprowadzając bardzo dużą ilość sprzętu dostępnego dla takiego przeciętnego człowieka. Ale też i właśnie ta druga fala kawy, która nam dała bardzo dużo kawiarni i na początku skupienie się na jakości kawy, a potem na tym, żeby kawa to był taki experience i taka fajność przygotowywania tego trunku i fajność odczuwania tego trunku i no tak, padła mi bateria, ale chyba nic takiego strasznego, ponieważ w sumie powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć w tym temacie. Na temat innych rzeczy trochę rozwinę się w następnych odcinkach, także pozdrawiam, mówił do Was, który koleżanki.